Siemaneczko, tu Szakal z tej strony. Witam Cię na moim kanale, witam Cię na moim vlogu noworocznym, styczniowym, numer 2 chyba vlog, JBC vlog. I dzisiaj sobie pogadamy chwilę na temat dwóch aspektów w Twoim życiu. Chwilę, długo to nie będzie trwało. Czy masz pasję, czy motywację? Napisz mi w komentarzu. To koniec? Nie, jeszcze nie. Nie możesz mieć obu. Jeśli nie wiesz o tym, to już wiesz. Jeśli nie masz pasji, to zostaje Ci tylko motywacja do wyboru. I jeśli na przykład, jak słyszę, że ktoś minimalizuje swoją pracę po to, żeby zmaksymalizować swoje wakacje, albo więcej uwagi przez rok poświęca zaplanowaniu swoich wakacji niż temu, czym się zajmuje, to mam dla niego jeden tekst. Zmień swoje zajęcie. Zmień to, czym się zajmujesz, na coś, co spowoduje, że wylądujesz na tym polu, a nie na tym. To jest sztuczne. To jest naturalne, że tak powiem. To przychodzi samo. A motywacja niestety ma piki i spada. Stąd taka duża popularność szkoleń motywacyjnych, na które ludzie wracają co kilka miesięcy, przez ileś lat. Jeśli nie odnajdziesz w swoim życiu pasji, nie zaczniesz zajmować się tym, co tak naprawdę z ciebie wychodzi. I jeszcze jedna rzecz, niezależnie od tego, ile masz lat. Powiem Ci tak, im wcześniej zaczniesz, tym lepiej. Nieważne, czy masz 5 lat, czy 14, czy 17, czy 25, czy 30, 40, czy 60, nie jest to ważne. Jeśli znajdziesz jedną rzecz, to tak jeden z moich mentorów powiedział, złap jedną rzecz i nigdy jej nie puszczaj. Zajmij się tym, to co wypływa z Ciebie. Będzie pasja? Nie będziesz miał ochoty jeść, spać, będziesz po prostu cały czas to robił. Ale jeśli zajmujesz się jakąś pracą, zarabiasz jakieś pieniądze, ale nie sprawia ci to satysfakcji i kupujesz za to rzeczy, których nie potrzebujesz, Fight Club się kłania, to lepiej zastanów się nad tym, co robisz, bo marnujesz czas, który jest ci dany. Także życzę ci w nowym roku więcej pasji, a mniej motywacji, bo ona ci nie jest potrzebna. Chyba, że niestety podejmiesz decyzję świadomą, że jednak będziesz dalej się frustrował w pracy, której nie chcesz i kupował rzeczy, które Ci niepotrzebne, to niestety ja szkoleń motywacyjnych nie robię, ale na pewno jest wiele ludzi, którzy je robią. Także polecam takie szkolenia. Albo tak a propos rzeczy, które Ci niepotrzebne. Albo odnajdź w swoim życiu pasję. To by było na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć. Szakal out.